Poranne pasmo Radia Niepokalanów. 1 marca w kalendarzu to także szczególny dzień w historii naszej rozgłośni. Po 57 latach przerwy Radio Niepokalanów 1 marca 1995 roku wznowiło swoją działalność i działa do dziś. Kolejna ta rocznica jest oczywiście okazją do świętowania, ale też podziękowania tym, którzy przyczyniają się do kontynuowania dzieła świętego Maksymiliana. Nasi słuchacze, przyjaciele Radia Niepokalanów poprzez spotkania, poprzez listy, poprzez rozmowy telefoniczne, ale także wiadomości wysyłane drogą internetową, pokazują, że ważne jest, aby myślenie, aby postrzeganie rzeczywistości świętego Maksymiliana było obecne we współczesnym świecie. No, takim dowodem, namacalnym dowodem tego jest oczywiście Państwa wsparcie, jakie otrzymujemy, zarówno duchowe, jak i materialne. No, dają Państwo nam taki dowód, że praca, którą wykonujemy, ma sens, jest potrzebna i jest warta kontynuowania. Dziś na antenie Radia Niepokalanów aż do godziny 18:45 zapraszamy Państwa do udziału w konkursie. Konkursie, który nosi tytuł Tu Radio Niepokalanów. Dziś kończymy 25 lat i tą radością dziś na Błękitnej Fali dzielimy się z Państwem. Konkurs, jak to konkurs, ma nagrody. Tą nagrodą jest piękna książka, jedna z wielu pięknych książek z dedykacją dyrektora naszej rozgłośni, ojca Damiana Karczmara. Zasady konkursu są bardzo proste. Dziś na antenie Radia Niepokalanów prezentujemy wypowiedzi, głosy naszych pracowników, tych, którzy nadal współpracują z naszą rozgłośnią, ale także tych, których mogli Państwo usłyszeć na antenie już jakiś czas temu. Wystarczy zadzwonić, wystarczy podać to prawidłowe imię i nazwisko osoby, której głos usłyszą Państwo na naszej antenie. No i oczywiście już poza anteną podać swój adres i czekać na ten jubileuszowy prezent, upominek od naszej redakcji. Jest jeszcze koło ratunkowe, ale do tej pory z tego koła ratunkowego nikt nie skorzystał. Dwie zagadki, które zostały prawidłowo odpowiedziano prawidłowo na nasze zagadki. Kołem ratunkowym jest pomocnicze pytanie, ale do szczegółów jeszcze będziemy mogli, jeśli taka zajdzie potrzeba, nawiązać. Telefon do studia Radia Niepokalanów oczywiście Państwo znają. 22 47 30 5 6 0. I oto kolejny gość, kolejna osoba z naszej redakcji. Proszę posłuchać. Jest wtorek, 23 lipca, czyli 204 dzień roku 2019, do którego końca pozostało 161 dni. Lato w pełni, bowiem do końca pozostaje jeszcze 61 dni. Słońce wzeszło o 4:42, zajdzie o 2. I już mamy telefon na naszej antenie. Halo, halo. Halo, halo. Radio Niepokalanów z tej strony. Och, niestety ktoś się rozłączył, więc jeszcze szansa na to, aby zgłosić się do studia Radia Niepokalanów z poprawną informacją, z poprawną wiadomością. Przedstawię Państwu jeszcze raz ten głos, o który pytamy. Jest wtorek, 23 lipca, czyli 204 dzień roku 2019. Halo, 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 Radio Niepokalanów. Ja myślę, że to jest ten nowy, miły człowiek, pan Michał Śmigielski. Tak, to jest ten miły człowiek Michał Śmigielski na antenie Radia Niepokalanów ze słuchaczami od minionego roku, od połowy minionego 2019 roku. Z kim mam przyjemność rozmawiać? Ja mam, że tak powiem, kaszę bardzo. Alina Król się nazywa. Dzień dobry, pani Alinko. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon i gratulujemy oczywiście poprawnej odpowiedzi. Fajnie, bo ja tych młodych czasem mylę. No, cieszę się bardzo. Już za chwilkę, tak już poza naszym głosem, wymienimy się informacjami dotyczące pani danych adresowych, ale jeszcze chciałabym zapytać, od ilu lat Radio Niepokalanów gości w pani radioodbiorniku? Tak,
lipca, dokładnie to nie pamiętam, ale gdzieś będzie 97, 8, coś takiego. Gdzieś was tam złapałam przypadkiem na działce i potem ustaliłam w domu też długość. Ale w każdym razie przez chwilę byłam też, jak mieliście jubileusz w Łodzi na Dąbrowie, mhm, świętego Maksymiliana. Także odwiedziłam wtedy i miałam przyjemność zobaczenia tam niektórych redaktorów i bardzo się z tego ucieszyłam, no. Czyli no jest to długo, długo. Bardzo. No jest to 20 na pewno z ogonkiem. Cieszymy się bardzo z pani obecności z nami na Błękitnej Fali. Proszę jeszcze pozdrowić, tak dodatkowy bonus. O rany, no wszystkich pozdrawiam, no wszystkich was kocham, no Kasię Bodych to zawsze. Teraz jestem Kuba Czubak. Przyznam, że bardzo sobie ceniłam już świętej pamięci pana, to był Jacek, tak? Jacek. To. On miał zawsze piękny taki muzyczny, piękne muzyczne dary. No z młodzieży Kuba Czubak, no pani Mariola teraz jest, bardzo lubiłam Paulinkę Wysocką, tak? Chyba ona teraz już nie słychać jej. Wszystkich pozdrawiam, no bo ja wiem, bo kogoś pomina, wszystkich pozdrawiam. No i dzielnego księdza dyrektora, który trzyma to wszystko tak fajnie. Proszę się rozwijać. Dziękujemy serdecznie za te pozdrowienia. I oczywiście pozdrawiamy również panią i wszystkich bliskich pani z sercu, dziękując oczywiście za pani obecność na Błękitnej Fali. Dziękuję, powodzenia i 100 lat i więcej. Happy birthday po angielsku byłoby. Dziękujemy serdecznie. Pokój i dobro.